Portal biura dla Insert Nexo. Portal biura to aplikacja webowa umożliwiająca sprawną komunikację pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami. Jest dodatkowym modułem dla programów księgowych Rachmistrz i Rewizor Nexo, wykorzystywanym w biurach rachunkowych. Może być także obsługiwany przez biuro Nexo. Portal biura oferuje dwie usługi: raporty i dokumenty. Dzięki nim przekazywanie danych i informacji księgowych oraz dokumentów na linii biuro rachunkowe klient jest znacznie łatwiejsze. Każda z usług może działać niezależnie, jednak razem stanowią kompleksowe rozwiązanie dla biur rachunkowych obsługujących małe i średnie firmy. Aby aktywować usługę, należy posiadać aktywny abonament oraz podłączyć do programu konto Insert biura rachunkowego. Konieczne jest jeszcze zaakceptowanie regulaminu i zatwierdzenie całej operacji. Kolejnym krokiem jest udostępnienie usługi klientowi. Należy zatwierdzić jego adres e-mail i zaznaczyć opcję udostępniania usługi. Po zatwierdzeniu tych danych klient otrzyma mailowe zaproszenie do skorzystania z usługi. Akceptując zaproszenie, klient zostanie poproszony o zalogowanie się do konta Insert. Może wówczas skorzystać z posiadanego już konta lub założyć nowe. Konieczne będzie jeszcze zaakceptowanie regulaminu korzystania z usługi i udzielenie zgody na przetwarzanie danych. Raporty. Dzięki modułowi raporty biuro rachunkowe błyskawicznie przekaże klientowi interesujące go dane w postaci raportów finansowo-księgowych. Przypomni mu o ważnych terminach. Oraz udostępni szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań podatkowych i ZUS wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów. Możliwe jest także aktywowanie mechanizmu przypomnień, który przykładowo wyśle do klienta wiadomość e-mail lub SMS z informacją o konieczności dostarczenia dokumentów lub dokonania przelewu za usługę. W sytuacjach spornych pracownik biura sam wyświetli podgląd portalu biura, w którym zweryfikuje dane w taki sam sposób, jak widzi je klient. Dokumenty. Moduł Dokumenty dostępny jest za pośrednictwem laboratorium. Jest to specjalny serwis pozwalający przetestować nowe funkcje w aplikacjach Insert Nexo, które wkrótce się pojawią. Aby go uruchomić, należy posłużyć się mnemonikiem XX, wciskając uprzednio kombinację klawiszy Ctrl Spacja. Po zatwierdzeniu regulaminu laboratorium można aktywować widoczność usługi, którą następnie należy udostępnić klientowi. Moduł Dokumenty w programach księgowych linii Nexo pozwala sprawnie dekretować dokumenty przekazane przez klienta za pośrednictwem portalu biura. Korzystając z modułu Dokumenty w portalu biura, klient przekazuje do biura rachunkowego faktury w postaci zdjęć lub skanów. Korzystając z komputera, może wygodnie przerzucać pliki graficzne lub PDF z dysku na listę. Może jeszcze wprowadzić komentarz do przesyłanej faktury, który wraz z nią zostanie przekazany księgowości. Pracownik biura rachunkowego niemal natychmiast otrzymuje dokument, który widoczny jest w dedykowanym serwisie w programie księgowym.
Po wstępnym zweryfikowaniu faktury decyduje o sposobie jego zaksięgowania. Przykładowo, księgując fakturę zakupu, wyświetli specjalny widok formularza zapisu do KPIR, obok którego zaprezentowany zostanie podgląd dokumentu przekazanego przez klienta. Po zapisaniu wydatków KPIR informacja zwrotna jest przekazywana klientowi. W portalu biura widzi on status dokumentu, dzięki czemu wie, że został on już zaksięgowany przez biuro rachunkowe. W razie pomyłki lub problemów z odczytaniem przesłanej faktury, pracownik biura może odrzucić przesłany dokument, informując jednocześnie klienta o przyczynie odrzucenia. Portal biura dla InsertNexo.